Witam na kolejnym spotkaniu czy wykładzie ogólnouniwersyteckim. Dzisiejszym gościem naszym jest pan doktor Marek Edelman. Jak państwo widzą, nie ma tytułu tego wykładu. Jest spotkanie z Markiem Edelmanem. To też w dużej mierze treść tego dzisiejszego spotkania będzie zależało od państwa, bo z tego co wiem, doktor Edelman odda w dużym stopniu państwu tutaj inicjatywę i będzie raczej odpowiadał, dyskutował, na państwa pytanie dyskutował. Tutaj od 3 lat odbywają się te wykłady ogólnouniwersyteckie i mieliśmy przyjemność, zaszczyt gościć tutaj bardzo wiele wybitnych osobistości zarówno ze świata nauki, jak i polityki, jak i kultury. Niemniej takich gości jak dzisiejszy nasz gość to przyznam się, że chyba żeśmy nie mieli i bym poprosił pana doktora, żeby przez chwilę nie słuchał, bo wiem, że nie lubi jak dobrze się o nim mówi, wobec tego proszę o wyrozumiałość. Ja zwykle przedstawiam gości, którzy tutaj wykładają i tu chciałbym powiedzieć, że pan Marek Edelman, prawda, tak jak przejrzałem sporo materiałów jego dotyczących, to wydaje mi się, że są takie 3 sfery, w których on osiągnął, prawda, coś bardzo dużego. Tą jedną sferą to jest on jako uczestnik tych wydarzeń już, prawda, sprzed 60 lat czy dalej, okresu okupacji, gdzie był bojownikiem getta warszawskiego, jednym z przywódców, później dowódcą powstania w getcie warszawskim, wydarzenia zupełnie wyjątkowego tutaj w Europie i prawda, ten okres jego działań tutaj w czasie wojny, najpierw w powstaniu w getcie, później również w powstaniu warszawskim, już wystarczyłby zwykle, prawda, za znakomitą biografię dla każdego człowieka. Ale pan doktor Edelman miał później, do tej pory, ogromnie długi okres czasu, kiedy był lekarzem i kardiologiem i tu osiągnął też w tej dziedzinie ogromne osiągnięcia. Ja parę takich znalazłem wypowiedzi właśnie na temat jego działalności w medycynie i znalazłem między innymi jego własne stwierdzenie, kiedy zaczął pracować w szpitalu jako kardiolog i cytuję, kiedy się dobrze zna śmierć, ma się większą odpowiedzialność za życie. Wyznał wiele lat później, każda najmniejsza nawet szansa życia staje się już bardzo ważna. Znalazłem taką wypowiedź Jacka Kuronia na temat Marka Edelmana, który pisze, że przede wszystkim Marek Edelman jest lekarzem, wielkim lekarzem i to nie tylko kardiologiem, potrafi leczyć całego człowieka. Tu pisze Kuroń, że sztandarowym dziełem Marka Edelmana jest opracowanie razem z profesorem Janem Mollem, pionierem leczenia zawałów serca w Polsce, metody przeprowadzania operacji kardiologicznych w stanie ostrym, czyli w trakcie rozległej zapaści przez odwrócenie krwiobiegu. Nic dziwnego, że w każdą rocznicę objęcia przezeń oddziału intensywnej opieki medycznej w łódzkim szpitalu Pirogowa zjeżdżają się tam ludzie, którym uratował życie oraz ci, których bliskim pomógł spokojnie umrzeć. Przecież terapia nie zawsze może się udać. Marek mówi, że w takich sytuacjach lekarz musi przeprowadzić chorego na ten drugi brzeg. Widziałem, jak to robi, bo moja żona Gaja umierała u niego na oddziale. Opinie o Marku Edelmanie jako lekarzu wyłącznie składają się z superlatywów. To jeszcze raz zacytuję Kuronia, że Marek przez swą nieustanną aktywność zmusza nas stale do zastanawiania się nad sobą, naszą obojętnością, lenistwem i strachem. I ta część, ten cytat właśnie z Kuronia dotyczy jakby trzeciego obszaru działań Marka Edelmana, mianowicie działań jako społecznika zaangażowanego w bardzo wiele spraw, między innymi w sprawy zmian ustrojowych i społecznych w Polsce. Marek Edelman był działaczem Solidarności, współpracował z KOR-em, był więziony czy internowany w czasach stanu wojennego i także był jednym z tych ludzi, którzy przyczynili się do zmiany systemu w Polsce, a później bardzo mocno zaangażował się w sprawy pomocy krajom czy ludziom mieszkających w krajach byłej Jugosławii i tu głos jego w tych sprawach był nie tylko donośny, ale był przez słuchany. Ja tu znalazłem w tej książce Strażnik, Marek Edelman, takie fragmenty jego wystąpień, mianowicie z Auschwitz do Sarajewa, czyli o nikczemności Zachodu. To było takie wystąpienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na konferencji 1000 dni oblężenia Sarajewa. Dalej Marek Edelman prawda, wyznawał w przypadku, akurat to dotyczy właśnie tych krajów byłej Jugosławii, taką zasadę, że udzielenie pomocy słabszym i zagrożonym jest twoim obowiązkiem. Jeśli nie zareagujesz na to, że biją innych, to zawsze obróci się to w końcu przeciwko tobie. Jeśli się zawahasz, to prędzej czy później znajdziesz się w tej samej sytuacji, też zostaniesz zaatakowany. Znalazłem też taki fragment w książce wystąpienia prezydenta Billa Clintona podczas obiadu wydanego w Białym Domu na cześć szefów Północnoatlantyckiej Rady Współpracy w kwietniu 1999 roku, gdzie Clinton mówił, że oto przed kilkoma dniami przemówił do nas ze swego domu w Polsce głos pochodzący z czasu, któremu oddajemy cześć podczas tego szczytu 50-lecia. W amerykańskiej gazecie opublikował list Marek Edelman, bohater powstania w getcie warszawskim, domagając się od nas, abyśmy wytrwali w Kosowie. Wiem równie dobrze, jak całe moje pokolenie, napisał, że wolność ma i musi mieć swoją cenę. To było wystąpienie, to był ten głos Marka Edelmana, to był artykuł w New York Timesie, który zachęcał Amerykę i aliantów w ogóle do większego zaangażowania się w Kosowie w obronie tam Albańczyków. Te wystąpienia na rzecz pomocy czy rozmaitym uciskanym nacjom w byłej Jugosławii, muzułmanom, Albańczykom były bardzo tutaj często kontestowane, dyskutowane, ale tutaj wydaje się, że stanowisko pana Marka Edelmana było zawsze bardzo jasne, proste i jakby wywodzące się z jego doświadczeń z okresu II wojny światowej. Pan doktor Marek Edelman opublikował kilka książek, w tym jest też taka książka, taki wywiad rzeka Hanny Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem. Jest wśród tych książek książka, która jest książką fachową, Zapał serca, jest odznaczany wieloma orderami, odznaczeniami, między innymi od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał order Orła Białego, ma doktoraty honoris causa Uniwersytetu w Yale, Uniwersytetu w Brukseli. Tak się przypadkiem złożyło, że ja współpracuję zawodowo z takim biologiem z Uniwersytetu w Yale, profesorze Altmanie, który akurat się dowiedział, że Marek Edelman ma tu wykład i prosił mnie o przekazanie swoich pozdrowień. To jest taki laureat Nagrody Nobla z medycyny sprzed chyba 7 czy 8 lat. Mówił, że właśnie był na jakimś spotkaniu właśnie z Markiem Edelmanem, ale jakoś się wtedy nie mógł tam dogadać, bo mówi, jego jidysz był za słaby, po angielsku mówi, nie bardzo ta rozmowa się kleiła, ale w każdym razie kazał przekazać pozdrowienia. Proszę Państwa, tyle wprowadzenia z mojej strony. Teraz pan Marek Edelman, rozumiem, że zachęci Państwa do zadawania pytań na temat, jaki to się okaże, i później wszystkich bardzo będę prosił o zgłaszanie się. Tu na sali są mikrofony. Proszę o podniesienie ręki, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał zadać pytanie czy wypowiedzieć jakąś opinię. To za chwilę będzie to możliwe. Bardzo proszę, panie doktorze. No tak, pan rektor wygłosił tutaj wykład i właściwie ja jestem już zwolniony, bo najchętniej byście już poszli do domu, jak po każdym wykładzie, żeby był krótszy. No ale co zrobić? Ja już nie mam doświadczenia w wykładaniu. Ja ostatni raz wykładałem 36 lat temu i potem mnie wyrzucili, już nigdy nie wykładałem. Na tej sali raz byłem, ale na awanturze politycznej, więc to się nie liczy. Wtedy też wiedzieli, bo jak się wykłada, to się wie, co się będzie mówiło i słuchacze wiedzą, czego się spodziewać. Pan rektor mnie wpuścił w maliny. Powiedział, że powie, o czym ma mówić, ale oczywiście nie powiedział, bo jak to profesorowie na egzaminie wypuszczają cię, prawda, i jesteś sam z sobą. Ja teraz jestem sam z wami. No tak, rektor mówił jedno, mówił drugie, ale muszę wam powiedzieć, o czym ja mam z wami mówić. Chciałbym, żebyście byli zadowoleni, więc lepiej, żeby wyście mówili, bo mi się po tylu latach zdarza spotkać z taką prominentną grupą młodzieży jak Uniwersytet Warszawski, gdzie nigdy mu dopiętnie dorastałem, więc jacy to są studenci, to jest bardzo ciekawe, ale coś wam tam, może coś wam opowiem. Bo coś rektor mówił mi, że on chce wiedzieć, co to jest życie, bo ja wiem. Mam teraz trudności, bo kiedyś uważałem, że to jest rzecz najważniejsza, że nie ma ważniejszej rzeczy niż życie. Że to jest to, kiedy się ma szansę raz na te miliardy lat, kiedy istnieje ten wszechświat, żeby zobaczyć słońce, pokręcić się po lasach, zobaczyć, że się ma córkę, syna i tak dalej. Że to jest wielka szansa i że tego nie wolno odbierać człowieka. Ale to coś jest dziwnego w tych ludziach. Teraz zaczęli mówić, że najlepszym momentem w życiu to jest pogodzić się ze śmiercią. Godzić się ze śmiercią nie trzeba. To nie jest żadna radosna rzecz. Nie wiem, niektórzy może uważają, że tak jest, ale ja znam śmierć wielu ludzi. Znam śmierć ludzi bezimiennych, w setkach do liczenia, w tysiącach. Sam ją widziałem. Znam śmierć każdego poszczególnego człowieka, bo pracuję na oddziale intensywnej terapii i nie widziałem ani jednego, który by chciał umrzeć. Wszyscy chcą żyć. Nikt nie liczy na to, że będzie cud się stanie, on zamknie oczy i będzie mu o wiele lepiej. To jest wymyślone. Wiecie, i to jest, jak to się wymyśla, ludzie wymyślają sobie takie rzeczy, żeby troszeczkę tak dać nadzieję płonną, czy coś takiego. A to jest bardzo niebezpieczne, dać nadzieję płonną. Bo jeżeli człowiek się pogodzi z góry z tym, że jak umrze, będzie mu lepiej, to jego walka o życie będzie o wiele słabsza. To jest bardzo ważne, żeby człowiek chciał żyć i żeby sam współdziałał z tym, który mu pomaga, ale sam ze sobą sobie radził. I nie wolno tak ludziom mówić, moim zdaniem, że śmierć jest zbawieniem. Ja nie wiem w tych religijnych sprawach, to ja się nie znam, ale tak naprawdę to ludzie nie chcą śmierci. Naprawdę mają jedno życie i o to życie trzeba jakoś walczyć. W ogóle człowiek to jest taka rzecz, to jest taka mutacja tego zwierzęcia, nie bardzo udana, ma dopiero 3 mm, panie profesorze, szarych komórek. To jest trochę za mało na taką puszkę. Widać, jak się sprawują. Więc nie jest to najlepsza mutacja. Zresztą mówią tacy ludzie jak humaniści, mówią, że człowiek jest w zasadzie dobry. Nie wiem, skąd to się bierze, że jest w zasadzie dobry. Człowiek jest pewną ciągłością, ciągłością rozwoju życia na ziemi, a życie na ziemi odbywało się w ciężkiej walce o byt. Życie na ziemi używało się, że jedni niszczyli drugich. I przecież nie jest prawdą, że my jesteśmy jacyś nadzwyczajni, to, że mamy 3 mm szarych komórek, bo pan profesor mnie zaraz poprawi, że tych dwunogich chodzących na dwóch nogach, co mieli może 2,5 mm szarych komórek, było dużo więcej. Tylko my, co mieliśmy 3 mm, zniszczyliśmy ich. I samiśmy stali się panami tej ziemi. Zniszczyliśmy, niszczymy. Przecież to jest zwykły atawizm. Jeżeli stado lwów jest w nocy na pustyni i boi się tygrysów, to co oni robią? Zbijają się w kupkę, a na zewnątrz stawiają najsłabszych. Żeby ten tygrys napadnie, żeby zjadł tych słabych. Człowiek zrobił to samo, żeby zapanować nad ziemią. Zniszczył to wszystko, co mu stało na drodze, żeby panowania. Więc człowiek jest istotą agresywną z zasady. Ale są ludzie dobrzy. Jak to się dzieje? Te szare komórki, to one trochę pracują. Mają mity, im się zdaje, im się opowiada, im się mówi, można im mówić dużo rzeczy. Cywilizacja idzie do przodu, nauka idzie do przodu. Okazuje się, że nie tylko koniecznie trzeba zabijać, żeby żyć. I ta kultura, która przez te wieki powstała tu na ziemi, stworzyła tą część ludzi dobrych. Ale w każdym człowieku jest ta druga strona medalu też. Zaraz wam opowiem. Miałem znajomego lekarza. Był bardzo dobrym lekarzem, potem był profesorem. Ale było w sytuacji takiej, że była taka zagrożenie życia. Znaczy się Niemcy zabijali ludzi masowo, znaczy Żydów zabijali. Wywozili, zabijali i tak dalej. Ale niektórym dawali takie numerki życia. I taka jedna pielęgniarka dostała ten numerek życia. No i cud, że będzie żyła. I ten doktor przyszedł tam i chciał ją ratować, bo ona się wzięła i otruła. Dlaczego człowiek, który dostaje numerek życia, się truje? Trzeba go ratować. Ale ta pani zostawiła kartkę na stole. Proszę oddać mój numerek życia mojej córce. Ona będzie żyła, ja umrę. I tutaj doktor ma obowiązek ratować. Ale stoi przy tym inny człowiek i mówi, ja panu nie pozwalam. Ja panu nie pozwalam. To on mówi, pan bierze decyzję za to? Mówię, tak. Jej córka przeżyła jeszcze 3 miesiące, zakochała się, była szczęśliwa przez 3 miesiące, potem Niemcy ją też zabili. Tak to się stało. Więc trzeba umieć decydować, co jest gorsze, co jest mniejsze zło. W biologii tego nie ma, ale te 3 mm szarych komórek muszą to dodać. I to jest zadanie człowieka. I im człowiek jest bardziej odpowiedzialny, tym umie to bardziej wyważyć. Nie wiem, to nie są przyjemne rzeczy, ale nie można przecież patrzeć na to tylko ze swojego punktu widzenia, że sam coś zrobisz, ale musisz pomyśleć o innych i potem musisz wyważyć, gdzie można człowieka ratować, gdzie nie. Sprawa na przykład tej ostatniej pani w Ameryce, która była karmiona 18 lat, 16 lat przez sondę do żołądka, nie miała głowy, nie miała serce jej biło i na tym polegało jej życie. Czy człowiek bez głowy jest człowiekiem, czy jest taką samą rośliną jak co innego? Myślę, że jest tak samo roślina jak co innego, a z głową jest jeszcze lepszą rośliną, która się potrafi bronić. Jak się broni, to ludzie myślą, jak bije serce, że w sercu siedzi miłość, a serce to jest zwykły mięsień, który w ogóle, że pracuje, to jest tylko dlatego, że jest automatyka taka zrobiona. Jak ten człowiek się zmutował z tym, że ma taki narząd, który pracuje przez całe życie i cały czas chodzi i to chodzi dobrze? Nie wiadomo, ale tak się stało, taka była ewolucja. Więc to trzeba pamiętać, trzeba się umieć zdecydować. I to, że niektóre wielkie ruchy są takie, żeby jeżeli bije serce, jeżeli człowiek nawet nie oddycha, to jest człowiekiem. Nie. Jest tworem natury, jakimś niedoskonałym tworem natury. Sam nie może żyć, a w naturze samemu nie można przeżyć. Albo się jest zwierzęciem stadnym, tak jak człowiek, albo się jest samemu i się ginie. To są właściwie te wielkie dylematy, które stoją przed ludźmi dzisiaj. I jest przecież, jak to się mówi, XXI wiek, gdzie nauka, cywilizacja, technika, to wszystko się szalenie posunęło do przodu i można to użyć dla życia człowieka, dla dobrobytu, dla leczenia chorób. A tymczasem się okazuje, że to można użyć jeszcze w odwrotną stronę. To można użyć dla zagłady człowieka. I przecież mamy doświadczenia. Mamy, powiedzmy, pierwszy raz bez techniki, zwykłymi, że tak powiem, no i nie powiem jakimi narzędziami, Ormian, 1,5 miliona Ormian wypędzono z Turcji i po drodze pieszo na Półwysep Arabski zginęło 1,5 miliona ludzi. Są różne sposoby. W II wojnie światowej zginęło 6 milionów Żydów, miliony, setki tysięcy Polaków. Zginęło na wojnie 20 milionów ludzi, z jednej, z drugiej, z rosyjskiej strony 20 milionów, z niemieckiej 15 czy 20, 40 milionów. To wszystko człowiek wymyślił. To wszystko wymyśliła technika i cywilizacja. I nie mówcie, że człowiek jest dobry. Człowiek jest agresywny, jest zły. A jeżeli jest dobry, to tylko dlatego, że ma tą ogładę kulturalną. A tej ogłady nie można dostać w państwie, którym rządzi dyktator. Tą ogładę można dostać tylko wtedy, kiedy ludzie między sobą się dogadują, kiedy między sobą się kochają. Bo jak się nie kochają, to się zabijają. Nie ma innego wyjścia. A jak pogardzają kimś, to dopiero giną ci pogardzani, jak są silniejsi. Więc mówię Państwu, trudna sprawa to życie. Jakoś jesteśmy niedoskonali. Mam nadzieję, że będzie za ileś set lat nowa mutacja o wiele lepsza. Dziękuję. Więc rozumiem, że temat został poddany, jest dość szeroki, bo jest o życiu. Czy ja chciałam się zapytać o tym, co Pan myśli o eutanazji. O czym? O eutanazji. I teraz było ostatnio takie doniesienie, że w Belgii zaczęto sprzedawać takie podręczne zestawy do eutanazji. I też była wzmianka, że rozważa się stosowanie eutanazji dla niemowląt, dla właśnie upośledzonych umysłowo, i to już trochę brzmi dla mnie złowrogo. Prosiłabym o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję. Jestem kategorycznie przeciwko wszelkiej eutanazji. Ale co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze to nie może być ujęte w żadne ustawy, że to nie może być żadnego prawa. To trzeba zostawić sprawę, czy zakończyć czyjeś życie albo człowiekowi samemu, albo temu, który go leczy albo prowadzi. I tu nie trzeba, i ta eutanazja, o której Państwo mówią, istnieje, o ile ja wiem, od czasu jak ja jestem lekarzem, a to już jest ładnych parę lat, jestem już prawie siwy, a byłem czarniutki jak zacząłem, to lekarz decyduje, odpowiedzialny lekarz. Jeżeli człowiek, widać i wiadomo, jeżeli ktoś ma doświadczenie, wiadomo, że żyć nie może, to nie wkłada mu się 10 czy 20 rurek i mu się pompuje jakieś tam płyny czy coś takiego, żeby żył i żeby oddychał przez 20 miesięcy czy przez pół roku przez aparat. Bo to nie jest już człowiek. Bo najważniejsze, żeby być człowiekiem, trzeba mieć głowę. To znaczy się, trzeba myśleć, trzeba widzieć, trzeba czuć. Jak się nie czuje, to nie ma po co żyć. Lekarz ma prawo wtedy jeżeli jest odpowiedzialnym człowiekiem, przerwać to sztuczne oddychanie. I wtedy stanie do serca i tak jest. Natomiast to, co Pani mówi o niemowlętach, proszę Pani, technika się posunęła naprzód, niemowlęta operuje się w łonie matki, operuje się trzeci dzień po urodzeniu, drugi dzień po urodzeniu, wady serca się operuje. Tak, ale są na przykład takie niemowlęta, które się rodzą bez mózgu. Są takie niemowlęta, które się rodzą bez płuc. Oczywiście, że można wstrzyknąć taki środek do żyły, który będzie dawał, wyzwalał tlen i tkanki będą żyły, będą oddychały, nie zgniją. Ale czy to jest życie ludzkie? Nie. Czy to życie bez pomocy tego będzie istniało? Nie. I takie niemowlęta? Takich niemowląt nie należy ratować. Należy ratować niemowlęta, które mają szansę przy tej technice, przy możliwościach tej medycyny do normalnego życia. Ja nie wiem, czy jest tak dobrze, że jak ktoś żyje, jest całe życie zdany na kogoś. Nic nie rozumie, co się dzieje dookoła niego. I trzeba mu wycierać usta i robić za niego siusiu. Nie wiem, czy to jest tak dobrze, czy to jest ludzkie, czy to jest zupełnie coś innego. Czy to jest jakaś mutacja przedtem nieudana? Możliwe. Biolodzy tutaj siedzą, ja się boję mówić. Dobra. Tak uważam. Bardzo proszę. Proszę pana, ja może jestem trochę idealistycznie nastawiona i nie przeżyłam tego, co przeżył pan, ale z tego, co pan mówi, zaczynam wnioskować, przynajmniej no, tak mi się wydaje, że osoby chore psychicznie w zasadzie też są pozbawione w jakiś sposób możliwości decydowania za swoje życie i za siebie. Co z takimi ludźmi, jeżeli powiedzmy, no, mówimy, że... Troszeczkę wolniej, gdyby pani mówiła. Dobre. Tak, jeżeli takie osoby rodzą się, oczywiście nie mówimy tutaj o eutanazji takich osób, ale jeżeli one się rodzą już i to co, zostawimy im, ich samym sobie? Przecież to są ludzie, którym rzeczywiście trzeba obcierać często usta i często nawet ryzykować własnym życiem. One mogą być niebezpieczne. Dziękuję. Proszę pani, psychicznie chorych zaczął likwidować na świecie Hitler. Ta sprawa z psychicznie chorymi jest w ogóle zwykłym morderstwem, bo to są normalni ludzie, troszeczkę inaczej myślący. A po drugie, jak się okazało po paru latach od tego morderstwa, które on prowadził przez długie lata, z psychicznie chorych można leczyć. I całymi latami są zdrowi, sprawni, pracujący, zadowoleni z życia ludzie. Także to jest morderstwo. Tak uważam. Chciałbym się odnieść do krótkiego fragmentu wspomnianego przez pana rektora. Fragmentu, który opisuje pana postawę przy okazji masakry w Kosowie, jeśli dobrze pamiętam. Tam powiedział pan coś, co na wszystkich bardzo emocjonalnie oddziaływuje. Mianowicie, że nie wolno odwracać głowy, nie wolno zamykać oczu. Jest tam taka przestroga, którą tutaj słyszeliśmy. Jeśli zamkniesz oczy, to to się przeciwko tobie obróci. I te słowa bardzo mnie poruszyły swoim sensem takim retorycznym. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy pan te słowa rozumie dosłownie. To znaczy, jeśli pan mówi, że kiedy jesteśmy nieczuli albo kiedy jesteśmy ślepi na masakrę, na zagładę, na cierpienie innych ludzi, to czy to naprawdę się przeciwko nam obróci? Ja myślę, że wiele osób nie przekonuje takie sformułowanie i nawet pana motywy są inne. Albo pan ma może większą siłę wczuwania się w niedorę innych osób, albo może ma pan szczególną zdolność takiego utożsamiania się z całą ludzkością, czy może z każdym przeciętnym człowiekiem. Ale szukałbym prawdy gdzie indziej niż w tych słowach. Czy mam rację? A gdzie? Właśnie nie wiem. No, to, co sugeruję, przepraszam, ale sugeruję panu. Na przykład zdolność wczuwania się. Myślę, że zdolność wczuwania się, takiej empatii, że pan patrząc na kogoś, kto cierpi jako lekarz, może widzi więcej, widzi ostrzej i bardziej wyraźnie niż przeciętny lekarz. No, przepraszam, że mówimy to wszyscy panu, ale jest pan osobą wyjątkową. No nie, to powiedział rektor i bierzemy to dosłownie. Rektor wie tam, zaprosił gościa, musi go chwalić. No nie, ale chcę, to, ale proszę się nie próbować wywinąć. No nie pozwolimy na to. Jak już mamy osobę wyjątkową, chcemy to widzieć dokładnie, dotknąć i zrozumieć. Proszę pana, ja dobrze pana nie rozumiem. Bo ja mówię o Kosowie. Co się stało w Kosowie? W Kosowie tak. Był tam ten bandzior Hodża, prawda, który gnębił tych Albańczyków. Jak dostali trochę wolności, to wzięli statek i 13 tysięcy Albańczyków pojechało na czarno do Włoch. Włosi, którzy są bardzo sympatycznymi ludźmi, ładnie śpiewają, wzięli, sprowadzili żandarmerię, wepchnęli ich na statek i posłali z powrotem. Do tego piekła. Mało tego. Po czym Serbowie postanowili zniszczyć Kosowo, zająć się, pozabijać tych, którzy się przeciwstawiają. I to kto robił? Dyktator, komunistyczny dyktator Milošević, który się nagle stał wielkim nacjonalistą, a może był od początku, i powiedział, że największym krajem, najmądrzejszym na Bałkanach są Serbowie i jemu się należy rządzić wszystkimi tam, i Chorwatami, i Serbami, i jak się nazywa, Czarnogórcami, I to było to nieszczęście. I dlatego ja powiedziałam, że a ci ludzie czego chcieli? Niczego. Chcieli wolności, to co się każdemu należy. Jak się urodził, ma być wolny. Nie może być przez pana Hodżę, czy przez pana Xa gnębiony, czy przez pana Hitlera. Może, bo tak jest, bo to jest ten zły człowiek go gnębi. A temu się trzeba przeciwstawiać. A że to kosztuje? Że tych złych ludzi nie można pogłaskać i powiedzieć: koleżko, ja cię proszę, nie bądź taki niedobry, bo widzisz, oni cierpią. Nie! Oni tego nie rozumieją. Ich trzeba bić, bo to jest jedyny język, jaki rozumieją. I tym językiem właśnie jak się bije, jak się traci, ale się traci za wolność, bo najważniejsze jest życie, ja powiedziałem kiedyś. Nie wiem, już tutaj mówiłem o tym. Ale potem jest wolność. Bez wolności nie ma życia. Bez wolności jest Sybir, obozy koncentracyjne i to wszystko. Więc przeciwko temu i za to warto się bić. To jest wszystko, co miałem do powiedzenia.